początek. Masz taki początek na pomysł. Mam taki początek na pomysł, żeby sięgnąć do kuchni. Do kuchni? Gdzie jest białko. Nie uwierzycie, ale otrzymujemy bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób tworzymy... Białko. Markę. Białko. Markę białko. Markę białko. Dostajemy dużo pytań na temat metodyki, jaką pracujemy. Metodyki roboczo nazwanej białko. Metodyki roboczo nazwanej białko, która to metodyka pozwala nam wrzucać i zalewać sieć kontentem o określonej tematyce, bo to o to w tym chodzi. Oczywiście nie możemy zdradzić wam wszystkich szczegółów, bo tego się nie robi. Ale opowiemy wam o tym, w jaki sposób na przykład nagrywamy filmiki na nasz kanał na YouTubie, co też właśnie teraz czynimy. Ponieważ bardzo dużo mówimy o metodykach zwinnych, pojawiają się pytania, czy sami stosujemy się do tego, o czym opowiadamy, do czego zachęcamy innych. A te pytania bardzo często mają postać, w jaki sposób nagrywacie filmy, ile filmów nagrywacie naraz, jak przebiega proces wymyślania tematów i tak dalej, i tak dalej. I odpowiadając najprościej, jak umiemy, żeby ten filmik nie był zbyt długi, żeby też może zbyt dużo nie zdradzić o naszej nadchodzącej metodyce białko. Jak to się dzieje? Oczywiście na początku jest backlog, potem na początku jest wielkie boom. Na początku z jest wielkiego wielki boom powstaje backlog. Dokładnie tak. Czyli tak zwana burza dwóch mózgów. Tak jest. I powstaje backlog, do którego dopisujemy, co jest istotne, dopisujemy tematy zawsze, jak tam wpadną do głowy, bo niejednokrotnie przekonaliśmy się, że każdy dobry pomysł, o ile nie zostanie zapisany, ulotni się równie szybko, jak kiepski pomysł. Ale też równie szybko, jak się pojawił. Tak jest. Więc backlog jest rzeczą obowiązkową. O backlogu już mówiliśmy dużo. Linki pod spodem, linki do filmów. Jeżeli chcecie zgłębić tematykę backlogów, zachęcam. Co się dzieje dalej? Dalej priorytetyzujemy ten backlog, w zależności od tego, o którym temacie będziemy w danym tygodniu mówić, bo mamy ułożone również tematycznie rzeczy, o których będziemy mówić w tygodniu. Priorytetyzujemy ten backlog i umieszczamy na szczycie tego backlogu rzeczy, które pasują nam tematycznie do danego tygodnia. Albo rzeczy, które mamy na tyle dobrze rozpoznane, że wiemy, że będziemy w stanie o nich porozmawiać. O rozpoznaniu chciałem powiedzieć teraz dwa słowa, bo dostajemy dużo pytań. Czy zapisujemy sobie słowo w słowo to, co będziemy mówić? Nie. Nie wychodzi nam to? Nie wychodzi. Próbowaliśmy. Najbardziej drętwe filmy, które powstały na tym kanale, były to takie, te, które mają najmniejszą ilość wyświetleń. Tak, to są te, które były najlepiej rozpisane. Metodą Inspect and Adapt doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy mieć jedno zdanie tak naprawdę na scenę, przy czym zakładamy, że standardowo powinny być trzy sceny, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Więc większość filmów, research większości filmów zamyka się w zapisanych trzech zdaniach. Tak, ale research oczywiście taki merytoryczny zrobimy sami w domu, później spotykamy się, wymieniamy się jakimiś informacjami i na podstawie tego powstaje film. Tak. Co się dzieje dalej? Dalej nagrywamy. I teraz... Znowu to pytanie, o którym już Tomek wspomniał. Ile nagrywamy filmów naraz? No, nie jesteśmy w stanie nagrać filmów naraz 10, bo to jest niewykonalne. Tak? Nagrywamy tyle, na ile starczy nam czasu i tyle, na ile tak naprawdę starczy nam siły. Bo nie ma co ukrywać, nagrywanie filmów na kanał YouTube'owy. Wczoraj usłyszałem na przykład, że jestem YouTube'owym influencerem. Nagrywanie filmów na kanał YouTube'owy to ciężka praca. Więc nagrywamy od jednego do trzech filmów za jednym razem i tak naprawdę te filmy trafiają do drugiego backlogu gotowych filmów do edycji. I tam już w miarę potrzeb filmy są edytowane, montowane i publikowane. I tak naprawdę to jest cała tajemnica tego, jak nagrywać filmy tydzień w tydzień i publikować każdego tygodnia dwa. I jeżeli ktoś jest zaznajomiony z tym, o czym mówimy na tym kanale, to doskonale widzi, że to jest działanie według metodyki zwinnej. Bo pracujemy w iteracjach, bo spotykamy się raz albo dwa razy w tygodniu, bo mamy backlog, który priorytetyzujemy. Praca dzieje się równolegle, to znaczy jedne filmy są montowane w czasie, kiedy trwa research do filmów na kolejne spotkanie. I tak naprawdę... Powstaje z tego inkrement. Inkrement jest potencjalnie wdrażalny, a wdrażalny jest wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Mamy dwa release'y w tygodniu i dwa razy w tygodniu się release'ujemy. Cała tajemnica. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy filmik, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli nie podobał się, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli absolutnie nie macie na ten temat żadnego zdania, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie
zasubskrybować nasz kanał. Zasubskrybujcie nasz kanał.